Malwina Mazurek, witam Państwa w majowym wydaniu TV Sport Info z Bąszynek. Pierwsze dni maja to wiele wydarzeń sportowych w Zbąszynku w ramach majowej inwazji sportu. Marek Szuster i Elżbieta Wojciechowska ustanowili nowe rekordy świata w Nordic Walking. Więcej informacji o wszystkich wydarzeniach majowej inwazji sportu można zobaczyć na kanale TVC. Siódmego maja na kompleksie sportowym Orlik w Zbąszynku rozegrano pierwszy nocny turniej piłki nożnej młodzieżowych drużyn pożarniczych gminy Zbąszynek. W turnieju mogą brać udział drużyny MDP, grupa dziewcząt i chłopców do lat 16. Zawody rozegrano w dwóch kategoriach, dziewcząt i chłopców. W obu kategoriach zwyciężyła młodzieżowa drużyna pożarnicza z Dąbrówki Wielkopolskiej. Chłopców mamy 5 drużyn, z dziewczynki 3 drużyny. Łącznie w turnieju wystartowało 88 uczestników. Wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz puchary, które wręczał burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski. Dla wszystkich uczestników przygotowano grilla i napoje. Przyjechaliśmy na turniej, ponieważ chcieliśmy się dobrze zabawić, no i przy okazji wygrać. Turniej zorganizowali Zarząd Miejsko-Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Zbąszynku oraz Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji. Maja Zbąszynek gościł najlepsze drużyny piłkarskie dziewcząt i chłopców w kategorii wiekowej do lat 11 w województwie lubuskim. Blisko 6 godzin trwały zmagania młodych piłkarzy w turnieju Orange Cup, których celem było zwycięstwo w finale wojewódzkim i awans do finału ogólnopolskiego. Kto wygra mecz? Kto? Kto? Szanse są wyrównane. W zmąszyneckim finale województwa lubuskiego obyło się bez niespodzianek. W kategorii dziewcząt najlepszą drużyną okazała się być MUKS Tiron Gorzów Wielkopolski. W finale młode piłkarki pokonały dziewczynki z LUKS Brody aż 3-0. Trzecie miejsce to zasługa SP Templewo, która wyeliminowała 3-1 drużynę SP 6 Gorzów Wielkopolski. Jest bardzo fajny, dobrze się gra, zawodnicy też na równym poziomie. W kategorii chłopców awans do finału ogólnopolskiego wywalczyła drużyna UKP Zielona Góra, która w finałowym pojedynku pokonała Orlika Świebodzin 4-0. Trzecie miejsce przyznano zespołowi Junior Różanki. Mam nadzieję, że reprezentując województwo lubuskie dalej, równie godnie będziecie walczyli i życzę Wam, żeby z takim samym powodzeniem. Wysokie miejsce wróżono również dla UKS Junior Zbąszynek, który w fazie grupowej wyeliminował wszystkich swoich rywali. Ćwierćfinałowe spotkanie pomiędzy UKS Junior Zbąszynek a Junior Różanki rozstrzygnięto dopiero w rzutach karnych. Popularne jedenastki lepiej wykorzystali późniejsi brązowi medaliści finału wojewódzkiego Junior Różanki. Zabrakło na pewno trochę szczęścia. Mogliśmy strzelić na początku meczu jedną bramkę, ale nie udało się. Turniej na pewno jest fajny, ponieważ jest dużo dobrej zabawy. Przydzielenie Zbąszynkowi takiej imprezy to wielkie wyróżnienie, a zarazem świetna promocja miasta i gminy. W dniach od 28 do 29 maja Zbąszynek obchodził kolejne sportowe święto. W tych dniach odbyła się 14. edycja Memoriału Lekkoatletycznego imienia Bogdana Niemca. Zawody rozpoczęto zapaleniem znicza. Pierwszego dnia, w piątek, chłopcy i dziewczęta ze szkół podstawowych i gimnazjalnych rywalizowali ze sobą w przeróżnych dyscyplinach lekkoatletycznych. W programie zawodów odbyły się m.in. biegi krótkie i długie, sztafeta 4x100 metrów, skok w dal, skok wzwyż, pchnięcie kulą, rzut dyskiem oraz rzut oszczepem. Ponieważ jest ładna pogoda, jest wiele zawodników, z którymi można się zmierzyć. Myślę, że bardzo dobrze pobiegniemy tą sztafetę. Najlepsi sportowcy otrzymali medale oraz dyplomy. Jednak dla wielu z nich ważniejsze były osobiste sukcesy. To znaczy drugie miejsce na 600 i pobiłam rekord szkoły, co było moim największym marzeniem, zanim wyjdę z podstawówki. Dzięki wsparciu rodziny Bogdana Niemca wszyscy uczestnicy memoriału otrzymali pamiątkowe koszulki z okazji 14. memoriału. Wieczorem na Orliku rozegrano pierwszy nocny memoriałowy konkurs skoków wzwyż. Do zawodów zgłosiło się 12 uczestników. Sztukę skakania najlepiej opanował Rafał Kita z klubu sportowego Iskra Wolsztyn,
który zwyciężył z bardzo dobrym wynikiem 190 cm. W kategorii kobiet najlepsza okazała się Ela Czyczerska ze Zbłąszynka z wynikiem 153 cm. Bardzo miły gest uczyniła Ela, która przekazała swój puchar młodej Angelice Dziurli, życząc jej sukcesów na wojewódzkiej spartakiadzie, która odbędzie się w czerwcu w Zielonej Górze. Następnego dnia, w sobotę, uczestnicy ogólnopolskiej akcji Polska Biega spotkali się na cmentarzu w Dąbrówce Wielkopolskiej, by uczcić pamięć Bogdana Niemca. Następnie wszyscy wzięli udział w biegu aż do Zbąszynka. Łączna długość trasy to ponad 5 km. Biegło się lekko, tempo było spokojne, wszyscy trzymaliśmy się razem i było bardzo miło. Wytrzymaliśmy wszyscy do samego końca. Kolejnym punktem memoriału była nowa konkurencja – rzut beczką od piwa. Wśród kobiet najdalej rzuciła pani Joanna Kawczyńska, której udało się uzyskać wynik 6 metrów. Zdradziła nam również sekret swojego sukcesu. Pierwszy raz rzucam, lewą ręką. Wśród panów najdalszy rzut oddał Grzegorz Pawelski, który posłał swoją beczkę na odległość 15 metrów i 10 cm. Co ciekawe, w tej niecodziennej konkurencji wzięło udział 21 uczestników. Później sportowi weterani rywalizowali ze sobą w czterech konkurencjach rzutowych. Rzucie oszczepem, pchnięciu kulą, a także rzucie młotem oraz dyskiem. Startowałem na różnych stadionach Europy, od Finlandii po Atlantyk, ale tu mi się podoba, to jest taka super atmosfera. Najlepsi otrzymali dyplomy oraz medale. Na zakończenie wszyscy sportowcy udali się na poczęstunek. W trójboju mężczyzn zwyciężył pan Michał Drohomirecki ze Szczawna Zdroju, a wśród kobiet pani Irena Baranowska z AZS Poznań. W 2011 roku zbiegają się dwie daty. 20. rocznica śmierci Bogdana Niemca oraz 15. memoriał jego imienin. Trzydziestego maja odbyła się wielka uroczystość dla wszystkich dzieci. Tego dnia oddano do użytku nowy plac zabaw ufundowany przez właścicielkę sklepu Intermarché, panią Izabelę Łokieć. Na terenie ośrodka sportowo-rekreacyjnego imienia Bogdana Niemca odbyło się wiele zabaw i konkursów. W ramach festynu wystąpiły grupy taneczne prowadzone przez panią Natalię Jarczyńską oraz odbył się konkurs w strzelaniu z wiatrówki. O godzinie 17 odbyło się uroczyste przecięcie wstęgi. Pani Izabela Łokieć wręczyła burmistrzowi Zbąszynka uroczysty akt przekazania placu zabaw miastu. Chwilę później wszystkie dzieci wbiegły na plac i uczestniczyły w wielu ciekawych grach i zabawach. Mieszkaniec Zbąszynka, Marian Kłos, rozpoczął sezon kolarski MTB. Reprezentował naszą gminę w drugich otwartych mistrzostwach powiatu poznańskiego w Puszczykowie, gdzie zajął 8. punktowane miejsce, poprawiając swój ubiegłoroczny wynik o 7 pozycji. Nieraz się zerwie łańcuch lub patyk wpadnie w koło, także wszystko idzie na nic i wyścig się kończy. 25 kwietnia bieżącego roku zajął 36 miejsce we Wrocławiu w pierwszej edycji maratonu kolarskiego MTB. Ja tak w swojej kategorii przyjeżdżam gdzieś Open 35, w 50 się mieszczę w swojej kategorii. Druga edycja ogólnopolskiego wyścigu amatorów MTB odbyła się 8 maja w Zdzieszowicach. Marian Kłos w kategorii wiekowej M5 zajął drugie miejsce. Jest to bardzo fajna przygoda. Się spotyka dużo ludzi, znanych ludzi, zwiedza się. Podczas 6 wyścigu rowerowego MTB o Puchar Burmistrza Sulechowa pan Marian zajął drugie miejsce w kategorii M5. A jak wygram wyścig, no to czuję satysfakcję. Ja mam tak duszę sportowca, także jadę do końca. 30 maja w Zielonej Górze odbyły się 4. Mistrzostwa Zielonej Góry, w których Marian Kłos wywalczył pierwsze miejsce. W poniedziałek, 17 maja w Szprotawie, odbył się finał wojewódzki Lubuskiej Olimpiady Młodzieży w mini piłce siatkowej chłopców klas 6. Uczestniczyło w nim 6 najlepszych w tym roku reprezentacji naszego województwa ze szkół podstawowych. W tym gronie po raz trzeci z rzędu znalazła się drużyna młodych siatkarzy ze szkoły podstawowej w Zbąszynku. Zespół ze Zbąszynka powtórzył wynik z ubiegłego roku, zajmując dobre 4. miejsce w województwie. Zaznaczyć należy, że jest to pierwsza w historii drużyna ze zbąszyneckiej podstawówki, która 3 lata z rzędu awansowała do finału wojewódzkiego, plasując się w ścisłej czołówce. Biorąc pod uwagę fakt, że od początkowej fazy w rozgrywkach mini piłki siatkowej brało udział ponad 100 szkół, wynik jest ogromnym sukcesem młodych zawodników i trenera. Drużyna ze Zbąszynka grała w składzie: Wojciech Pieńkowski, kapitan, Piotr Bimek, Tomasz Mielniczuk, Krzysztof Kwiatek, Adam Augustyniak, Bartłomiej Kaczmarek, Szymon Żelechowski, Alan Wierzbicki, Miłosz Goriaczew, Kacper Lichtarowicz, trener Grzegorz Kowalczyk.
Gratulujemy! ...27 maja na kompleksie sportowym Orlik w Zbąszynku rozegrano spotkania drugiej rundy eliminacyjnej w ramach rozgrywek Coca-Cola Cup 2010. Wśród trzech zespołów chłopców drużyna ze Zbąszynka zajęła drugie miejsce, uznając wyższość zespołu ze Świebodzina. Trzecie miejsce było dziełem drużyny z Sulechowa. Awans do dalszych rozgrywek uzyskała drużyna ze Świebodzina. 31 maja również w ramach Coca-Coli rywalizowały dziewczęta. Także w tej kategorii zwyciężył Świebodzin przed drużyną ze Zbąszynka oraz Strzebiechowa. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w tym wydaniu wiadomości. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.